Cześć, ja jestem Stackman, a to jest mój kolejny odcinek z Margonem. Dzisiaj pokażę wam pewne ekspowisko na level taki 30. Od 37 już można na tym ekspić. Do tak 40 myślę, bo później ten exp jest już słaby. A więc orki. Orki, nie, chociaż orki, na orkach można też po 40. Tam do 42, pierwszego raczej można lejtowo. A więc orki. Na czym polegają orki? To akurat się długo będzie ładowało, pewnie jak znam to wszystko, więc opowiem. Orki to są moby, które mają swoją wioskę, zburzona twierdza ona się nazywa. Jest tam jeszcze, pod tą mapką jest jeszcze kolejna z orkami i właśnie myślę, że na tym będzie się fajnie ekspiło, na taki poziom jak ja. Właśnie, co to w ogóle jest za konto, pewnie się dziwicie. Jest to mój mag 39 level, o którym mówiłem chyba w pierwszym odcinku, że mam owego. I ja sobie właśnie na tym poziomie chcę doexpić ten 40, żeby było trochę tak już lepiej, bo ten 39 tak długo mi tutaj stoi, bo i tak już mi się nie chce na tym expić, ale ten 40 tak bardzo mi się chce wbić, że masakra jakaś. I mam tutaj bardzo dużo pieniędzy, mam tutaj unikaty różne, w ogóle to sobie nie wiem dlaczego biję, jak mogę to wszystko na automacie dać. I tak, i czekajcie, zmienię może umki na sekundę. I jest to naprawdę fajne takie ekspowisko. Chociaż nie na takim levelu już jak ja, to nie idzie tak szybko jak na 38 czy na 37, gdzie idzie naprawdę, kurde, tak szybko, że masakra. Już tam, wiecie, 10 minut i ma się level. Nie, 10 to przesada, już na 38 to 15. I takie właśnie słabe bardzo rzeczy z tego latają i to jest największy minus tego ekspowiska. Jeżeli ktoś liczy na jakieś właśnie bardzo dobre loty, to polecam gobliny, z których wypadają właśnie takie unikaty. To mi wypadło, to kupiłem i to są dwa unikaty z goblinów. To jest za punkty honoru, unikata to jest kupione na aukcji. Ja wam pokażę, gdzie tu jest ta mapka. Las Goblinów, Morowe Przejście i Podmoka Dolina. To są mapki o goblinach. Jest to obok Werbin, a ja jestem w Zburzonej Twierdzy. Jeszcze jest Nawiedzony Jar. To jest mapka, mapki o orkach. Dzisiaj 40 poziomu na pewno nie wbiję, bo to jeszcze się zejdzie. I okej, okay, no, i się zajdzie. Plączę się jak zawsze. No co jest? Pff. What the fuck? No, okej, okay, zabiliśmy. No i pokażę wam zaraz lokację, w której znajduje się elita z tych orków, na której też na początku stałem, później już mi się nie chciało zbytnio. O, uwielbiam bić ich, za to idzie sporo expa. 29? Atent auto? 30. No. Prawie 1%, wow. Wszyscy szaleją. I o, widać, że tutaj już stoi ziomek. I to właśnie jest tutaj taki elita. Może na niego zaczekamy nawet i później wam go pokażę. Czekajcie. Napiszę mu. Co? On chce ze mną PvP? Nie, ja nie chcę.
Dam ci elitę, jak walniesz. Za 5 minut. Jezu, on ma taki hera. Tak, bo chcę do miasta. Najlepszy ten. Najlepsze po prostu usprawiedliwienie. No i co? Same hera ma. No, unikat też. Tak, zdjęła się kół. Nie, czekajcie, co się... Nie, bo... Nagrywam. I znam takich jak ty. Jezu, taki dialog na odcinku to nie ma sensu. Ja pierdzielę. Ogólnie sorry, że tak się zająłem tym dialogiem z nim, ale trochę ziomek, no wiesz, wiecie. Czasami trzeba. No dawaj, dobra, jak subniesz. Nie no, oczywiście nie. Czekajcie, się leknę. Wiecie co, może, bo to trochę długo trwa ten odcinek i myślę, że jak będzie ta elita, to ja po prostu wam pokażę, bo tak milczę przez ten cały odcinek. No, nie jest to, wiem, fajne do oglądania, więc widzimy się, jak będzie elita. No i już jesteśmy, jest elita, ale... Fuck that shit! Nie trafili. Nie trafiłem i niestety ktoś mnie już zabił. Okej, więc coś mnie wywaliło. Okej, więc ja się z wami żegnam w tym 8-minutowym filmiku. Myślę, że się podobało. Przepraszam, że nie mogliśmy zabić towara elity, ale niestety przykro mi. Okej, więc widzimy się jutro w następnym odcinku, a w środę najprawdopodobniej z Berówce na Hardzie z ciastkiem. Cześć!